Do międzynarodowego projektu turystycznego Wonder Book, którego celem jest promowanie pasji do turystyki i odwiedzanie nowych, ciekawych miejsc, zaproszono Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Muzeum Historyczne w Lubinie. To właśnie pomysłodawcy tego projektu zgłosili się do nas, pomyśleli, że byłoby bardzo fajnie, żeby Lubin jako miasto i muzeum wzięły udział właśnie w projekcie, żeby turyści z całej Polski, z Czech i z różnych innych krajów Europy mogli przyjeżdżać do Lubina i zwiedzać, zobaczyć, co ciekawego mamy do zaoferowania. Z wycieczki po Lubinie można zdobyć 6 nalepek. Jedną z Zoo Lubin na pamiątkę wizyty w Parku Wrocławskim, gdzie naklejka jest do nabycia. Zaś 5 kolejnych ze zwiedzania kolejnych atrakcji. Te naklejki oraz dzienniki turystyczne są dostępne w infopunkcie Muzeum Historycznego w Rynku. Sam Lubin już jako miasto jest pierwszym z nich. Muzeum Historyczne i Ratusz to są dwie osobne naklejki. Tak naprawdę jeden obiekt, który można zwiedzić na dwa różne sposoby. Park Leśny w Lubinie to jest kolejne miejsce. Oraz Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie. Siódmą atrakcją, którą można odwiedzić i wkleić do Wonder Book, jest kościół znajdujący się w Krzeczynie. Autorem projektu jest czeski biegacz Rudolf Ropek, który zwiedził setki miejsc w 40 krajach. Więcej szczegółów na stronie pl.wonder-book.com.